Siema, Raśko, witam Was z kolejnego vloga. Znowu nie mamy rano, gdyż iż, ponieważ od rana pracowałem, nie było czasu nagrywać, nie było co nagrywać. Ale już mamy popołudnie, trochę roboty zostało zrobione, jest co pokazać, więc Wam pokażę. Właśnie wracam z Leroya z małych zakupów. Zakupiłem parę rzeczy, które są potrzebne, niezbędne do dalszych etapów prac. Jeszcze jadę na firmę wziąć drabinę, bo mi potrzebna. Potem została, bo coś tam potrzebowali mechanicy do czegoś drabinę, do montażu jakichś tam rzeczy. I właśnie wracam robić dalej. I tam pokażę Wam, co się zmieniło, bo jak wczoraj mówiłem, wczoraj nie było co nagrywać. Po prostu wyglądała praca tak zwana niewidzialna. A dzisiaj już powoli widać efekty, bo i ściany zostały pomalowane dwa razy. Zaraz jeszcze będzie kolor. Wszystkie wyprawki, które chciałem jeszcze zrobić, i tak nie jest wszystko do końca. Wyprawki jeszcze nie jest poszkodowane, tak jak bym chciał, ale już większość jest zrobiona. Moja mama bardzo dużo dzisiaj i wczoraj zaprawy morskie porównała ściany na hali. Większe dziury pozaklejała, których było mnóstwo, a jeszcze ich zostało mnóstwo po kołkach, ale już dużo zrobiła. No i w sumie teraz taki akurat mam 2 minuty jazdy, więc szybki monolog. Z podziękowaniem dla wszystkich, co im pomagali, bo pomagało mi to dosyć sporo osób. Pomagało mi tutaj i budowlaniec majster Krzysiu, i mój ojciec, przede wszystkim moja mama, ale tutaj dużo zrobiła. Pomagali też mi mechanicy z warsztatu, trochę Aurelka z biura, bo tu coś dobrać, tu jakiś baner załatwić. Tu jakoś roboty ułożyć mechanikom tak, żeby mechanik mógł do mnie przyjść. Podziękować dla Dawida i Oskara, którzy ostatnio pomogli, i Michała, którzy ostatnio pomogli tam dużo dziur połatać. No i dla Karola, który zadeklarował się przyjść pomóc, to brat jednego z mechaników, bo ma akurat tydzień wolnego i zadeklarował się, że ma pomóc, więc i podziękowania dla wszystkich, których innych pominąłem, bo dużo osób mi tutaj pomogło, mimo że im albo za to nie zapłaciłem, albo nie jest to w ich obowiązkach. I mi doradzili w wielu aspektach, bo na wielu rzeczach się po prostu nie znałem. Dla Mefia, który pomógł mi położyć kostkę brukową. Dla wielu, wielu innych osób, które mi doradziły w jakich... O, jeszcze zapomniałem o moim kuzynie, który mi dach pomógł zrobić, poszpachlował mi ściany, robił mi obróbki, trochę obróbek do dachu, przede wszystkim pomógł mi postawić płytę, pokazał mi jak kłaść płytę obornicką, raczej inaczej, ja się z nim uczyłem kłaść płytę obornicką i położyliśmy ją tam na ścianie, tej dużej, gdzie było najciężej, więc mi to wszystko pomógł. Więc dla wszystkich, którzy mi pomagają, dla panów od posadzy, którzy mi doradzają i nie kroją jak za złoto, dla wszystkich, którzy mi pomagają, chciałbym po prostu powiedzieć wielkie dziękuję. I dla wszystkich, których pominąłem, też wielkie dzięki, bo dużo osób mi pomagało, dużo osób mi doradzało, a ja nie jestem w stanie was wszystkich spamiętać, ale dziękuję. I co? Ja idę teraz po drabinę na firmę i jak załaduję drabinę, to widzimy się na hali, gdzie remontujemy. One day later. Witam Was z powrotem. Miało być tak, że wczoraj miałem Wam nagrać, co się zmieniło, ale nie miałem czasu, więc pokażę Wam dzisiaj. Więc obracam kamerę i lecimy. Oddalę Wam kamerę. To jak widzicie, już jest ładnie oklejona brama. Zostanie się zagruntowana i jutro trafia na nią płuc. Potem tu będzie robiony podjazd, więc to na to nie patrzcie. Potem jak już będzie opucowana, to tuż to nie jest, bo tu niestety nie ma legaru. Nikt nie dał. Słowa. No ale to co trzyma, żeby strop nie spadł, jak jest otwór, więc musimy niestety zostawić te stalowe tutaj ramy, żeby to trzymało ten otwór, żeby tu się nic nie działo, więc będą, jak będzie jutro położony płuc, to jutro trzeba to szlifować, pomalować, potem jeszcze otworzyć bramy, tutaj goldbangiem, zwłaszcza górę, odtygować tu w tych miejscach, też ją potem pomalować na szaro, żeby to się wszystko ładnie zlewało. Z takich rzeczy na jutro. A teraz największe zmiany, bo to są drobne zmiany. To jak widzicie, biuro no robi już efekt wow w porównaniu do tych dziur, co tu jamy były. Jak montażyści się będzie chciało, może poszukać starych zdjęć, jak tu były, starych filmików, żeby porównać, jak to teraz jest. Najczęściej tu ma być biuro potencjalnie. Trzeba skuć to wszystko, co jest mokre, było mokre, i to wszystko wypitolić. Ale już jest tak, trzeba tylko tu przeskrobać, zagruntować i potem będziemy się myśleć dalej. Tu jeszcze dzisiaj wleci taki pasek na, nie wiem, 20-30 cm około, szary, żeby nie było takiego przeskoku dużego. I zastanawiam się, czy nie malować płytek, ale to jest jeszcze rozkmina na później.
Zobaczymy. Jak widzicie, tutaj też już jest zrobione, właśnie świeżo pomalowane. Widać różnicę. Będzie jeszcze raz malowane, bo akurat tutaj taka kiepska farba była i prześwituje. Raczej tu było dwa razy malowane na biało, znaczy było gruntowane dwa razy farbą gruntującą, potem raz na biało i potem czarnym, więc ładnie za pierwszym razem zakryło. Tu był tylko raz farba gruntująca, myśleliśmy, że tym czarnym lepiej zakryje, okazało się, że nie, no i tym czarnym trzeba jeszcze raz tu pomalować. Z następnej rzeczy, no to o dziurach wam chyba pokazywałem, że chyba ktoś tu wpuścił dzieciaka z wiertarką i się po prostu bawił ten dzieciak i wiercił dziury, więc poklejone są trochę. Kolejne rzeczy, które się zmieniły, no to jest już pomalowane na nowo socjale. Socjale zostają tak, o, zostały pomalowane wyżej, no bo jakby chłopacy dotykali ręką cokolwiek, żeby to się tak nie brudziło, to jest farba, która jest zmywalna, jest fajna. Już testowaliśmy siebie na warsztacie, więc zdaję egzamin. Tu się suszy. Jeśli chodzi o łazienkę, to tak. Tu zostało, bo tu okazało się, że ta rura tu zostaje. Ona jest rurą na dwór, na wodę, więc podłączyliśmy tutaj wodę. Została tu wymiana rurka, bo nie wiem, czy pamiętacie, to była taka jakaś dziwna rura z jakiejś takiej przezroczystej. Podobno to bardzo łatwo pękało. O, z takiego czegoś było, tak? Więc została ona tutaj wymieniona, zrobiona to ładnie, wstawiony trójnik, żeby podłączyć wodę. Oczywiście sufici są pomalowane. Tak, wiecie, na szybko tutaj też. Z takich rzeczy, które zostały wykonane. Jeszcze to działamy tam. No to parapety wam pokazywałem, okna obrobione, dziury połatane, to wam mówiłem. A ja tutaj tak, dopianowałem wszystko. Jeszcze muszę kupić wysokoprężną pianę, żeby tam dać. Tak. I jak widzicie, znikła tu ściana. I przygotowujemy się pod to, żeby wstawić jutro tutaj ścianę. Jak widzicie, odcięliśmy. Cześć Michale, przywitaj się do filmiko. Widzicie, tutaj jeden z maników mi dzisiaj pomaga. Nagrywam vloga, przywitaj się. Michał tutaj ze mną wyciął ten legar, wycięliśmy tutaj ściankę, została wywalona. Tutaj przyjechał Dawid z firmy, nam spawał, żebyśmy mieli do ściany. I jutro z rana to wywalamy, wstawiamy nową ścianę, tak jak tam z Oborińskiej. Tutaj wywalamy spód, bo jak widzicie, będzie tu dolewana po całości nowa posadzka, więc stwierdziliśmy, że tutaj też będzie stała płyta obornicka, więc po co ta płyta obornicka ma. Co ma stać na tym starym zmurszałem? Widzicie, jak to wszystko zgnite było, to nie miało na czym stać. Betonu też jest trochę mało, więc wszystko zrobimy, jak już będzie wylany ładny beton. Tak samo tam. Michał, jak się tutaj jeszcze bawił, to wyczyścił te słupy legarowe i jutro będziemy je zabezpieczali, zanim zostaną zalane betonem. I powstała koncepcja, że tutaj robimy murek. Nie wiem, czy z bloku, czy z betonu. Robimy murek. Teraz się do was połączę, jak skończę ciąg. Robimy tutaj murek, będzie z betonu, żeby, bo widzicie, że to nie jest zamocowane w ogóle do ziemi, ale nie jest wlane w ziemię, więc żeby to się czasami nie przesunęło nic, będzie zrobiona dookoła po prostu taka kotwica, żeby miało na czym stać, tak? Będzie zrobiony tu murek, bo tu jest 3,40, no i ja mam 3 płyty, więc brakowałoby mi 40 cm u góry, żeby wypełnić. Więc sobie zrobimy tu murek na 40 cm, bo żeby 3 płyty i nie będzie brakowało. To z takich rzeczy się zmieniły i planujemy, co zrobić z tym dachem, bo podjęliśmy decyzję, że to wlatuje do tego miejsca cała z płyty oborniskiej dach. Ale jeszcze nie wiemy jak i kiedy. Z takich rzeczy. No i jeśli chodzi o posadzki, no to majster mi dzwonił, że się przesunęły. Nie będą robione jutro ani w poniedziałek, tylko będą robione dopiero w środę. Z takich rzeczy, które się zmieniły już teraz, to chyba wszystko. Więc co? No to na ten moment to wszystko. Ja się żegnam z wami i widzimy się w kolejnym vlogu, bo teraz już nie mam co nagrywać. Więc trzymajcie się. Nie wiem, czy będziemy się widzieli przed weekendem jeszcze, albo czy będziemy się w ogóle widzieli w weekendzie.